Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, jakie wnioski po konferencji w zakresie profilaktyki przemocy, która wczoraj odbyła się w Radłowie? Tak, taka była, można powiedzieć, międzypowiatowa. Starostwa powiatowe objął patronat. Organizatorem była gmina Radów w współpracy z policją, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień w ogóle, wczoraj chyba był dzień przemocy u kobiet. Też takie widzę, na całym świecie jakieś demonstracje były w Paryżu, w miastach europejskich. Niedawno przecież u nas był też dzień światowy, dzień ofiar wypadku drogowego i przemocy w rodzinie, czyli dalszy cykl takiej opieki nad bólem, który jest w rodzinach, bo nie ma co ukrywać, że po prostu do tych ludzi jest bardzo ciężko dotrzeć. Przede wszystkim to, co podkreślali psychoterapeuci, którzy uczestniczyli w tej konferencji, a gdzieś skądś, że jakoś Koźna, była pani doktor, byli też wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i wszyscy podkreślali, że największym wyzwaniem jest dotrzeć do tych ludzi, którym przemoc w rodzinie istnieje. Oni są zamknięci swoje, okryci pancerzem i dopiero jeżeli ten pancerz, ta skorupa, takie maski wstydu, a maski takiej, że a nóż się uda, może przejdzie, może się poprawi. Ona jak ten pancerz pęknie, dopiero ci ludzie się potrafią otworzyć, ale jeżeli się otworzą, to przede wszystkim muszą znaleźć osobę, która ich zrozumie, która im zaufa, ale ta osoba, żeby im zaufała. A my musimy zrozumieć ten ból, który oni przeżywają. No właśnie, jeszcze gorzej z takim problemem, wydaje się, jest w tak małych miejscowościach, jak chociażby podtarnowskie miejscowości, jak Radłów. Temat konferencji dotyczył zagadnienia profilaktyki przemocy w rodzinie, zwłaszcza w kontekście rodziny z problemem alkoholowym. Czy to duży problem w gminie Radłów? Czy ten problem jest jakoś zdiagnozowany? Jest zdiagnozowany. Mamy oczywiście asystentów, którzy po prostu mają stałą opiekę nad tymi rodzinami, ale czy się ta ilość, to jest pytanie ciągle, czy ta ilość się zmniejsza, czy się zwiększa, czy jest stabilizuje się. My obserwujemy tych ludzi, którzy chodzą po rynku i wokół we wszystkich miejscowościach, mniejszych, większych, w miastach. I pytanie, jedni umierają, następni się rodzą. To jest tragedia po prostu. Patologia rodzi patologię. I dotrzeć do tych ludzi, żeby powiedzieć, że sens życia jest inny, żeby oni ten cel swój życiowy odnaleźli. To jest problem. Ile uratowaliśmy? Mamy Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdej gminie. Wydajemy dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych z tak zwanego korkowego, aby przeciwdziałać właśnie alkoholizmowi w rodzinie. No właśnie. I czy nam się to udaje, w jakim stopniu się udaje. Problem nie dotyczy w tej chwili mężczyzn, ale też u kobiet. To, co jest też u nas się, to zdarza. Także, które wpadają w uzależnienie dużo szybciej. Także dotarcie do tej rodziny, ale pomóc. My musimy przede wszystkim terapeutycznie wyzwolić ich z tego poczucia bezradności, wstydu i bojaźni przed tym, że jeżeli coś powiedzą, odkryją, to będą nieszanowani w środowisku. Plus na przykład ojciec nastraszy, że matce coś zrobi i wtedy to wszystko się po prostu zamyka w tej skorupie i nie wychodzi na zewnątrz. Wrócę do tych wniosków po konferencji. Na czym ta profilaktyka będzie konkretnie polegać? To jest współdziałanie wszystkich. To jest współdziałanie jednostki samorządowych. To jest współdziałanie ludzi właśnie w tej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. To jest współdziałanie policji, to jest współdziałanie psychologów, to jest w ogóle podejście, my ludzie musimy się inaczej nastawić, że oni czasami nie bardzo są winni temu, co się dzieje. Po prostu mieli nieszczęście urodzenia się w danym środowisku i my nie możemy być obojętni, musimy być tolerancyjni i powinniśmy w tym człowieku zauważyć dobro, które jeżeli te dobro wyzwolimy, to po prostu u nich następuje też przemiana. Wyciągnąć pomocną dłoń, ale tak jak pan powiedział wcześniej, te osoby muszą wyjść ze swojej skorupy. No właśnie, gdzie tej pomocy szukać? Chociażby w gminie Radłów. Znaczy mamy, bo mamy przecież i psychologa, mamy Komisję Rozwiązywania
problemów alkoholowych, mamy miejskie ośrody pomocy społecznej, mamy asystenta rodziny, który w tych rodzinach, w którym są jakieś problemy, ma stały kontakt, jeździ. Czyli gdzie ta osoba konkretnie ma iść? Do miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Tak, i jest Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Radów. Która... Panie burmistrzu, bo toczy się ostatnio w Polsce ostra dyskusja na temat cen za alkohol i papierosy. Powiedział pan, że w gminie Radłów widać ten problem alkoholowy, również coraz częściej wśród kobiet. Czy uważa pan, że te większe ceny wpłyną na to, że te osoby będą mniej kupować alkoholu, że to się przełoży na zmniejszenie problemu alkoholizmu w Polsce i uzależnień w ogóle? Wie pani co, czy przełoży się? Może będzie większa bieda, albo rozwinie się czarny rynek, nie? Pamiętamy prohibicję lat 30. w Stanach Zjednoczonych, do czego to doprowadziło. Także czy ten problem? Oczywiście, że uważam, że alkohol na dzień dzisiejszy jest w stosunku do cen innych towarów żywnościowych jest tani. Akcyza została podniesiona. Czy to zahamuje? No, musiałby być chyba alkohol, to co słyszę od niektórych, ile kosztuje w Szwecji. Jeżeli nie będzie ta butelka kosztowała pół litrowa 20 zł, tylko 70 zł, to może się ktoś bardziej zastanowi i dostępność tej młodzieży do... bo tu jest największy problem. To, co widzimy, jeżeli problem się zaczyna gdzieś już w podstawówce, w gimnazjum, to te osoby już przesiąknięte tym po prostu nałogiem, one wrastają razem z wiekiem. I to jest niebezpieczne. Czy podniesienie akcyzy to zrobi? No, w jakim stopniu tak, wie pani co, ale mnie się wydaje, że dotarcie do ludzi i pokazanie kultury picia. To nie, że po prostu my się zamykamy, czy oni widzą, czy ktoś się napije piwo, czy tak. To wszystko jest dla ludzi. Przecież wiemy, że ludzie siedzą od piątek, sobota, niedziela w zagranicy, już w restauracjach, spotykają się na rozmowie i nikt tam w stanie nieważkości nie wychodzi z tej restauracji. Czyli da się siedzieć parę godzin i normalnie wypić, i normalnie się zachowywać, normalnie cieszyć się z życiem i po prostu spotykać je. Więc kultura picia, całkiem inna kultura picia, no i alkohol u nas przeważa jednak ten mocny alkohol, chociaż te trendy teraz, które w gazetach pokazują, czyli spożycie dużo więcej wina białego, czerwonego, plus piwa i tych innych napojów, też się zwiększa, także zobaczymy. Tak jak pan powiedział, w odpowiednich ilościach może nawet służyć zdrowiu, nawet czerwone wino, i o tym będziemy mówić oczywiście dzisiaj po godzinie 9:00. Wracając do rozmowy, dzisiaj sesja Rady Miasta w Radłowie, w porządku obrad, jak czytam, punkt dotyczący ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami. O ile więcej mieszkańcy zapłacą za śmieci? Bo wiadomo, że podwyżka będzie. Znaczy, wie pani, ja zasugerowałem też podwyżkę o parę złotych. Niestety jest sytuacja taka, że my wiedzieliśmy, że ta cena była też drastycznie rok temu podniesiona w stosunku co mieliśmy ceny, ale teraz mieszkańcy płacą 15 złotych od osoby. Ale jest sytuacja, że nie wiadomo, czy nie musimy podnieść o 3, 4 czy 5 zł nawet, bo jest sytuacja taka, że po roku okazało się, że mamy deficyt około 120 tysięcy plus 50 tysięcy, które mieliśmy jakby zaoszczędzone z poprzednich lat, to nam generuje kwotę około 170 tysięcy. Panie burmistrzu, te podwyżki... Nie możemy dopłacać, bo musimy zahamować inne inwestycje, musi się ten system bilansować, więc my raczej skłonni rani. To, co było wczoraj na komisjach, zdecydowanie praktycznie jednogłośnie podnieśli rękę za tym, aby dostosować. Ranni, wie pani co, już poprzednio mówili, że może by od razu podnieść więcej. Ja nawet sugerowałem, że zobaczymy, co będzie, a okazało się, że po prostu jednak brakło pieniędzy. I dlatego musimy to wyrównać i przygotować się na to, co się dzieje w sąsiednich gminach, bo wiemy, jak gmina Wieczorowice, że 50% to, co zaproponowała ceny w ofertach powstały, to co Dąbrowa Tarnowska praktycznie 100%, czyli ceny tam, żeby zrównoważyć, to około 30 czy 40 zł od osoby. Ale to się podwyżki... robi dramatyczna sytuacja w Polsce, w gminach my rozmawiamy, no na forum wójtów, burmistrzów było ostatnio w Solcu Zdroju, rozmawialiśmy z marszałkami na ten temat, ten problem jest bardzo, bardzo ważny. Ale to niekończąca się historia, oczywiście, nie można zatrzymać tego procesu, to będzie tak, że wie co pani, roku ja te śmieci będą coraz droższe. 19 gmin czy zbiera się, wie pani, tutaj też
była już propozycja spalarni, muszą być spalarnie. Nie ma możliwości takiej, żeby nie było. 300 milionów na spalarnie w Rzeszowie potrzeba. Ma spalarnię PGE i nie chce na przykład od Rzeszowa, bo winduje ceny. Zostały z RIPOKi, regionalizacja zlikwidowana. Ale to temat śmieciowy, wie pani, to musielibyśmy tu dyskusję, wie pani, parę osób tutaj siąść i przedyskutować temat, bo temat jest taki, że za chwilę podatki śmieciowe będą największymi opłatami, które ponoszą mieszkańcy, a my ale za może to warto obrywamy. Takie spotkania i dyskusje zorganizować we własnym gronie wśród samorządowców. Ale właśnie mieliśmy, wie pani, byliśmy ostatnio na Solcu Zdroju, bo na konferencji rozmawialiśmy, kiedyś byliśmy na forum w Krakowie, w Tauron Arenie. Cały czas rozmawiamy. Ale czy za tymi dyskusjami, wnioskami pójdą jakieś konkretne tak, działania? Poszła rezolucja, podpisana przez wszystkich, zaakceptowana przez wszystkich wójtów, burmistrzów, a jest nas na 182, 164, którzy uczestniczy w tych konferencjach, którzy należą do forum wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. I tam po prostu wypracowaliśmy taką rezolucję, ale to z apelem już do rządu, bo przecież wiemy, co się dzieje. Dzieje się też niesamowita rzecz, że na przykład Niemcy kupują cementownie po to tylko, żeby spalać w tych cementowniach swoje śmieci i jest wywóz z Holandii, z Niemiec śmieci do Polski. To musi być zachowane w pierwszej kolejności. I wtedy te cementownie, one mają ograniczony limit. Regionalne RIPOKi tak zwane też mają limit, nie przyjmują nam. Mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy z Radowa do Nowego Targu odwozić śmieci. Proszę zobaczyć, jaki koszt i przewóz tych śmieci, jaka to jest ekologia, przewozić śmieci, wie pani, przez 150 kilometrów. Powiedział pan, że samorząd nie może dopłacać do wywozu śmieci, bo zablokuje inne inwestycje między innymi. No właśnie, jakie inwestycje będą zrealizowane w przyszłym roku? Co przewiduje budżet? Co przewiduje budżet? W budżecie mamy jak zwykle, wie pani, na inwestycje parę milionów złotych. Czekamy, bo przecież okres jakby finansowania, ta perspektywa finansowa się skończyła. Więc mamy do dokończenia to, co mamy. Ogłaszamy przetarg jutro, już jest na zagospodarowanie całego Miejskiego Centrum Kultury, czyli wyposażenie, bo on już jest na ukończeniu. Będzie koncert mamy Pastorałek w Centrum Kultury? Tak, właśnie chcemy zrobić koncert Pastorałek 10 już jest z organizatorem ustalony termin 10 stycznia, a 14 lutego walentynki chcemy otworzyć to, na co wszyscy czekają, czyli na otwarcie Miejskiego Centrum Kultury z kręgielnią, z kinem, z salą widowiskową i myślę, że to będzie takie wydarzenie, na które mieszkańcy, a przede wszystkim młodzież czekała, ale i też dorośli, bo wszyscy będziemy się tam spotykać i spędzać miło czas. Parku Jedź, dofinansowanie ponad 1 000 000 zł, ogłaszamy przetarg w tym tygodniu i chcemy zrealizować to do końca czerwca przyszłego roku. Mamy rozbudowę Domu Ludowego w Biskupicach-Radłowskich. Potężna inwestycja, ponad 1 200 000 z zapleczem kuchennym, z salą klimatyzowaną. To jest jedna z bardziej prężnie działających miejscowości, w którym jest ten zespół regionalny biskupianie. Musimy nam dać jakiś komfort do pracy, bo oni są wizytówką naszego miasta, naszego regionu. Zawsze uświetniają nasze wszystkie uroczystości. Także mamy co robić w przyszłym roku, nie martwimy się. Na pewno inwestycje drogowe. Przymierzamy się do inwestycji stricte chodnikowej, czyli bezpieczeństwo mieszkańców. Gdzie te chodniki i do oświetlenia. Powstaną? Rozmawiamy ze starostem powiatowym na temat, wracamy do tematu budowy ronda w Aurudzie. Jest szansa, jest wielka szansa, ponieważ jest Fundusz Dróg Samorządowych, którym jako samorząd powiatowy może dostać 50% dofinansowania, czyli rondo, aby kosztowało 4 czy 5 milionów, to jest dostają 2. Województwo by dało 1 500 000, powiat 500 tysięcy, gmina Radów. My zdecydowanie jesteśmy za dołożeniem. My jesteśmy też w pacie takim, że nie możemy budować na Aurudzie chodników z tego tytułu, że jest zaprojektowane jest już praktycznie rondo i my musimy się wpiąć, no nie możemy tak, że z jednego końca zrobimy chodniki, one będą w połowie urwane, bo nie pozwolą nam robić, bo mamy rondo już praktycznie jakby zaprojektowane. Więc to są wyzwania, które my, wie pani, spokojnie możemy parę lat jeszcze robić nad tym, co mamy. No i park, który praktycznie kończymy, a mamy problemy z właścicielem, znaczy
z wykonawcą, ale mamy dalszą część w planach na 4 miliony złotych. Wie pani, już się widzi, jak ta część parku, którą zrobiliśmy, zrewitalizowaliśmy te ścieżki, jak to żyje, jak ludzie sobota, niedziela przychodzą, zdjęcia sobie robią, przychodzą dzieci z wózkami. Wie pani, kiedy będzie, ta inwestycja będzie to zakończona? To będzie wizytówka na pewno Radłowa, ale i powiatu tarnowskiego. Także no, my czekamy. A kiedy koniec prac definitywny? No, wie pani, już powinien być w sierpniu. No właśnie dlatego pytam, kiedy ten definitywny koniec? Ciężka sprawa, wie pani. Na pewno nie odbędzie się bez spraw sądowych, no ale niestety my nie mamy na to wpływu. Niepoważna sprawa, a na pewno wykonawcy, który po prostu odciąża, odwleka pewne decyzje i tak dalej. Tu są trudności finansowe. Panie burmistrzu, z pewnością będziemy wracać jeszcze do tego tematu. Bardzo dziękuję. Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Dziękuję pani, dziękuję państwu.